Cześć, z tej strony Janek, jesteście na kanale Żyj z Pasji. Razi słońce dzisiaj strasznie z rana. Ma być teraz przez 8 dni pogoda żyleta. Idealne słoneczko, cieplutko, w nocy też ciepło. W takim miejscu spędziłem noc. Wystawiam od razu piankę na lusterko, żeby wyschła, bo dzisiaj na pewno będzie minimum jedno nurkowanie. A to jest plaża Nin, którą mi widz polecił. Powolny spadek. Mnóstwo osób w sezonie i tutaj skoczę sobie prawdopodobnie w spodnie butach na godzinkę z ciekawości, czy na takiej płytszej wodzie na piachu będą jakieś sygnały. Nie przedłużam, zapraszam serdecznie do oglądania odcinka. I żeby zawsze przy takim widoku wjeżdżało śniadanko. Jak co sieci, oczywiście życzę smacznego. Dzisiaj zmieniam troszeczkę lokalizację, jadę 50 km na południe, na tej plaży jednak nie będę szukał, bo jakoś tego nie czuję. Jadę na plażę Lumbrak, którą mi widz polecił, no i tak patrzę, droga gruntowa, taka nie za duża ta plaża, po czym wchodzę w opinię Google i słuchajcie, 4,6 opinie i zobaczcie ile tych opinii, 435, to jest naprawdę od groma, a zobaczcie ile zdjęć, 876 zdjęć ludzie dodali, także no, plaża absolutnie niezwykła pod tym kątem i na pewno przez lata masa ludzi się przewinęła. Tutaj widzę jakąś wysepkę i pytanie, czy ta głębokość pozwala na dotarcie do tej wysepki. Bo jeżeli tak, to ludzie często robią tak, że po prostu albo przepływają, albo coś. Na oko to tutaj jest 200, może 300 metrów, także no bardzo ciekawa lokalizacja. Mam 50 km, także zbieram się i jadę. No plaża fajna, nawet teraz w tygodniu zobaczcie, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13 aut. Tutaj bardzo ładny Volkswagen z Niemiec. No ale jadę na inną plażę z polecenia Krzysia z Polski. Krzysio, który też jest detektorystą, także Krzysio, pozdrow dla Ciebie i dla żony Brygidy i zobaczymy co wyjdzie na plaży z Twojego polecenia. Dojechałem na parking, ale tu są ledwo widoczne te linki i to nie jest dla kamperów, także muszę gdzie indziej stanąć. No tam przy tym parkingu nie znalazłem totalnie miejsca, zatrzymałem się w takim miejscu, w samym mieście, bezpłatny parking. Ludzi się trochę kręci, tutaj facet łowi ryby, a tam jest plaża, na której będę nurkował. No mam do przejścia jakieś 300-400 metrów, ale to nie problem. A zobaczcie jak fajnie ryby widać. Ile ich tu jest, ale będą myślę fajne ujęcia dzisiaj. Woda piękna, nie ma fal, no warunki do nurkowania po prostu perfekcyjne. Thank you.
Godzina 15. Okej, okay, pierwsze nurkowanie za mną. Teraz jadę na jakąś stację benzynową troszeczkę zatankować diesla i na kolejną plażę z polecenia widza. Ta niestety była owalona jak 150. No, ale pogoda jak ma być taka przez najbliższe 8 dni, to ja dziękuję. Szybkie tankowanie po euro 35 i na kolejną plażę mam 32 km. I teraz misja numer 1, wydostać się z Zadaru. Dojechałem do miejsca poleconego przez ciebie Przemek, także pozdro wielkie. Jeżeli chodzi o trudność tą drogi, jeżeli 10 to by była taka, że praktycznie nieprzejezdna, a 1 ultra łatwa, to dla mnie ta droga była jakaś trójka dla Ducato, bez najmniejszego problemu. I zobaczę jak daleko stąd mam. Pogoda jest taka, chodzę sobie bez koszulki, jest mi po prostu no gorąco. Jest naprawdę super, także teraz zobaczymy jak wygląda ta plaża i ile będę musiał przejść z całym ekwipunkiem. Tutaj widzę też ludzie wjeżdżają, ale kamienie są mocno wystające, ostre, także ja nie będę ryzykował. Tu doszedłem do czegoś a la plaża, ale to nie jest ta plaża, także tamta droga wcześniejsza, tam muszę skręcić. A tutaj idąc zobaczyłem takie drzewko z takimi owocami. Jest to chrościna jagodna, nazywają to drzewo truskawkowe. I te owoce są jadalne, no i co, trzeba by chyba spróbować. Tyle, że ja nie lubię truskawek, także nie będę próbował. Tak, poszedłem tą drogą, tu jest druciak, a muszę iść tutaj. I tu jest nawet jakiś wjazd taki w miarę konkretny, także może tutaj wjadę, bo niby tu jakieś było zablokowane kiedyś, ale po sezonie może nie jest zablokowane i nikt tutaj nie będzie się czepiał nocleg. Idąc tą drogą, to już widzę, że ktoś fajną miejscówkę znalazł. No i jeżeli będą jakieś zatoczki bliżej, to na 100% wezmę gdzieś, zaparkuję tutaj bliżej, no bo nie będę pół kilometra szedł potem z całym obciążeniem. Okej, okay, tu już prywatny domek. Tam wcześniej widziałem jakąś zatoczkę, no ewentualnie tutaj, ale tu ktoś może zabierać te kamienie. No tędy już nie przyjadę. Może specjalnie to wysypali, żeby ludzie nie jeździli. No i jest plaża Lumbrak. Ta wyspa, co wam pokazywałem na mapie, to jednak jakaś tam antena. Nie wiem, czy tam ludzie pływają, raczej wątpię z tej perspektywy. Tu ktoś się rozbił jachtem teraz. No obszar do szukania bardzo duży. Woda kryształowa. No i miejsce oddalone od miasta, od Zadaru, to jest jakieś 30 km. Także myślę, że stąd tyle opinii, tyle komentarzy, bo mieszkańcy Zadaru tutaj prawdopodobnie przyjeżdżają. Także no teraz muszę się zastanowić tylko, czy podjechać troszkę bliżej, czy stać tam, gdzie stoję. No i dobra, widzicie plażę, jakieś 250 metrów, jest ta góra i troszeczkę wcześniej jakby na mnie czekała ta miejscówka. A pamiętacie, co wam mówiłem o pasach, że no piszczą jak są niezapięte i wymyśliłem coś takiego, taka po prostu wtyczkę włożę ze sobą i w ten sposób, no na takich podjazdach to nie muszę się zapinać. No i o to chodziło. Mam wystarczającą przestrzeń, żeby sobie tutaj wyjść. No i miejsce na tyle fajnie, że fajne, że chyba zostanę tutaj na van life, bo gdzie ja będę potem jeździł? Po tym nurkowaniu, co? Okej, okay, ładuję detektor, ładuję baterię do Blue Trinemo. Już prawie, bo 23 W, 72-73 W, później zjeżdża na 46, potem na 23 i potem na 0. Jak jest na 0, to jeszcze jakieś 5 minut jest naładowane na full. Okej, okay, tak wygląda podsumowanie, nie za dużo śmieci. Tutaj jakaś bardzo stara moneta. Nie jestem w stanie w ogóle odczytać, co, cóż to jest. 3,21 eurocentów, 10 jakichś dinarów stara Jugosławia. Miedziany pierścionek i kolczyk, bardzo ładny, się ładnie zaświecił. Z jakiegoś to jest metalu, ale przepięknie. Tutaj normalnie jakby jakieś szafiry, nie? Zaraz dam zbliżenie na telefon. Szkoda trochę, że jest to szajs metal. No ale zobaczcie na te kamyczki. No jak ładnie to jest wykonany kolczyk. Ekstra. Okej, okay, mamy godzinę 16. Pianka jeszcze nie wyschła. No ale myślę, że lepiej teraz wejść w mokrej, skończyć 17.30 i żeby jeszcze podeschła na słoneczku, niż wieczorem, żeby już wiecie, żeby całą noc była mokra. Także ubieram się w mokrą piankę i idę nurkować drugi raz dzisiaj. We'll be right back.
10 minut. Koniec nurkowania na dzisiaj. Efektów nie było, także widzu, dzięki za polecenie tej plaży, ale niestety nie ma tak kolorowo. Szuka bardzo dużo osób w Chorwacji. I co? Kolejna sprawdzona. A jutro znowu. I dobry trening, to 40 kg prawie. Przejście taki kawałek. Grze co, lecimy z podsumowaniem, bo jedna moneta przykuła moją uwagę i może i waszą przykuje. Okej, okay, podsumowanie wygląda tak. Kółeczko jakieś z miedzi, trochę śmieci, trzy kawałeczki ołowiu, dwie monety, dwie kuny, czyli jakaś złotóweczka i to jest 10 dinarów z Jugosławii, starej moneta. I teraz tak, zobaczcie tutaj porównanie. 10 eurocentów, 2 euro i ta moneta. No naprawdę wielka, takiej nigdy nie znalazłem. Także fajne uczucie było pod wodą. I zaraz wcinam tą sałatkę i pierś z kurczaka. Dobra, piersi się robią. Czas spróbować kiwano. Zobaczymy, jak to smakuje. Kawałeczek tylko ukroiłem, to wraca do lodówki. No powiem wam, ciekawy wzór tutaj jest w środku. Łyżką wbiłem takie nasionka z zielonym i na żywo, bo nigdy w życiu tego nie jadłem, także od razu wam powiem swoje odczucia na temat smaku. Pachnie to praktycznie niczym. Jakbym zmieszał banana, kiwi i jabłko i dał taki miąższ i pestki. Zaraz to wylądują piersi, ale najpierw to, na co długo czekałem, czyli oliwa z oliwek. O tak. Aga, Jerzy, dzięki jeszcze raz. Coś takiego mi wyszło. Nie wziąłem za dużo piersi, bo strasznie dużo tej sałatki. Piersi sobie, te co zostały, jutro zrobię z ryżem. Także jak coś jecie, oczywiście życzę smacznego. Okej, dzisiaj mamy 11 października i dopisałem kolejne dwa nurkowania. 136 minut, bo najpierw nurkowałem godzinę 15 i później godzinę 1. 0 gramów złota. No i kurczę, zobaczcie, 3 dni pod rząd, po dwa nurkowania. Pogoda ładna, także nie widzę przeciwności, żeby utrzymać takie tempo, przynajmniej teraz. No bo wiadomo, później będzie tak, że kiepska pogoda, czy wiatr, czy coś i wtedy wskakuje jedno nurkowanie albo zero, także lepiej wyrobić sobie w październiku spory zapas, żeby w listopadzie już tak nie musieć cisnąć. I to wyzwanie jest o tyle ciekawe, że wiecie, może być tak, że jednego dnia coś trafię, co będzie ważyło 80 gramów, a może być tak, że będę tak ściubił po 2-3 gramy. Nie mam pojęcia, jak to będzie dalej, no ale robię swoje i działamy każdego dnia. A to chciałem wam pokazać mój taki mikrozestaw treningowy, który możecie zrobić praktycznie zerowym kosztem. Tutaj mam taki element metalowy. Linka alpinistyczna. Normalnie są po kilkadziesiąt złotych takie okrągłe, grube blachy stalowe, czpień stalowy i oczko do szekli. A coś takiego również możecie używać. Przekładanie odbywa się w ten sposób. Oczywiście jedną ręką kamera, drugą sprzęt. Coś takiego. Tutaj mam pasek parciany od pasów. Kiedyś kupowałem. Kupiłem kilkanaście takich, bo chyba złotówce ze skupu złomu, bo sądziłem, że mi się przydadzą do czegoś i się przydają. A tą szeklę kiedyś znalazłem wykrywaczem w kąpielisku. I bierzemy w ten sposób. Tyk. Uda mi się jedną ręką wpiąć, czy nie uda? Udało się. No i mamy sobie taki zestawik do treningu. Ok, zaczepiłem troszeczkę inaczej obciążenie. Pokażę wam takie moje ulubione ćwiczenie, czyli nadgarstek. W armlessingu ważne jest, żeby nie odpuszczać nadgarstka, żeby był zawsze do góry. Możecie wykonywać wariacje z ciężarem, unosząc nadgarstek albo trzymać izometrycznie. Ja właśnie lubię takie 10 kg zaczepić sobie i po prostu w ten sposób trzymać
na czas ileś sekund. Można opuszczać do kąta prostego i szybko unosić, cały czas kontrolując, żeby nadgarstek nawet na moment Wam nie odpuścił. I mamy kolejny dzień. Kolejny dzień. Upał jak 150. Tutaj już jedno auto tam stoi. Na parkingu też kilka. No, miejsce na van life, jakbyście byli na tej plaży, nazwę znacie, to myślę, że całkiem spoko. Nikt mi tu gitary w nocy nie zawracał. I co? Pianka praktycznie doschła. Tam pisaliście w komentarzach, żeby do prysznica na wieszaku ją zostawiać, ale no słuchajcie, zawsze tutaj jak ją zostawię wieczorem, no to rano słońce przygrzeje i już jest praktycznie sucha, a dodatkowo no zawsze na zewnątrz jest troszeczkę wiatru, jest przewiew, także na zewnątrz dużo szybciej mi wyschnie. A jeżeli chodzi o te zagięcia, że ją tak zostawiam, to mam piankę, którą kupiłem w Decathlonie chyba na samym początku poszukiwań, 2013-2014 rok, i do dziś dnia funkcjonuje, mimo że zawsze była suszona na słońcu, czego się nie zaleca dla neoprenu, i zawsze była tak zagniatana, rzucana nie wiem, do jakiejś kasty składana, także z pianką nie ma najmniejszego problemu. A tym razem od razu jak wstałem, wyrzuciłem butelkę z wodą tutaj na przód auta, bo wczoraj dałem troszeczkę za późno i przez to miałem taką niezbyt ciepłą do opłukania się po wyjściu z nurkowania, także tym razem już jest cieplutko. Okej, mam 32 km i musiałem klimatyzację włączyć, bo normalnie nie sądziłem, że będzie taka pogoda. No okej, powoli sobie wyjeżdżam. No i teraz pytanie, ile ludzi będzie się kąpało, bo jest sobota. Odcinek, nie wiem w jaki dzień będę publikował, ale dzisiaj mam 12 października, sobotę, i ciekawi mnie po prostu, czy dużo ludzi będzie w wodzie, czy będzie bez problemu miejsce do zaparkowania auta i tak dalej, bo niby mamy połowę października, a no pogoda piękna i miejscowi mogliby się pokąpać, co? Ale idealnie, wjechałem na parking. Parking nie jest płatny od 30 września do 1 czerwca. No, normalnie kosztuje 10 euro za dzień, albo za godzinę 1 euro, także całkiem spoko. I do plaży mam 180 metrów. W ogóle jak fajnie to wygląda ta zatoczka. Naprawdę ma swój klimat. Pięknie to wygląda, kurczę. No, bardzo mi się podoba. I już zaraz dochodzę do plaży. Okej, jestem na miejscu. Tutaj jest kawałeczek plaży, a generalnie zejścia do wody są po takich schodkach. Także fajnie, bo jest od razu tak w miarę głęboko. No i obszar mam, jak widzicie, nie wiem, około 300 metrów poszukiwań, także elegancko. Ludzi trochę jest w wodzie, ale mi to tam nie przeszkadza, bo to pojedyncze osoby. Ale najbardziej się cieszę, że w weekend znalazłem parking, także no, zaraz biorę sprzęt i będzie pierwsze nurkowanie. I dzisiaj chyba, tak mi się coś zdaje, że raz zanurkuję, bo wczoraj te dwa razy i trzeci dzień pod rząd po dwa razy. No już mnie tak trochę wypala, a to nie o to chodzi, żeby się zajechać, żeby po prostu Wam zbrzydło to hobby. Aczkolwiek powiem Wam, że zawsze jest tak, że nawet jak jestem zmęczony po tym nurkowaniu, no to później bardzo mam ochotę jeszcze raz zanurkować, a jak jestem pod wodą, no to już jest pełne szczęście, bo jest to niesamowita przyjemność. A, teraz zwróciłem uwagę, zobaczcie, mamy Chorwację, a tu Bośnia i Hercegowina, Niemcy i DK. Nie wiem, co to za państwo, możecie mi napisać w komentarzach. Yeah.
Podsumowanie wygląda tak: ciężarek ołowiany, blaszka wędkarska, euro 30, jedna kuna i obrączka dziecięca z aluminium. I co teraz? I co teraz, moi drodzy? I co teraz? Teraz sytuacja wygląda tak. Jak byłem na wyspie Pag, znalazłem obrączkę i pierścionek złoty. Tutaj w Chorwacji, zarówno po wyspie Pag, jak i przed wyspą Pag, efekty praktycznie tak mizerne, że szkoda gadać. Dlatego no decyzja musi być jedna. Jadę na ostatnią plażę dzisiaj, no bo nie chcę już po południu płynąć na wyspę, wolę jutro z rana. Płynę na wyspę, gdzie jest zlatni rad, złoty róg, jedna z bardziej popularnych plaży w Chorwacji, plus później na wyspę Hvar. Te dwie wyspy chcę sobie zrobić na spokojnie w tydzień, może w dwa. Zobaczymy jak efekty i później już Czarnogóra i Albania, żeby nie tracić czasu. No bo w Chorwacji, jak widzicie po sezonie, no po prostu szkoda mojego czasu. Jeżeli chcę jakkolwiek zbliżyć się nawet do sukcesu tego wyzwania, no to nie może być tej stagnacji i takich efektów. Także plany szybko zmienione. I widzimy się w kolejnych odcinkach. Zobaczymy, co uda znaleźć się na wyspie. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, cześć!